Co to miało być? Melanie się nie dowie? No jak widać, dowiedziała się. Myślałam, że ja i Chris się przyjaźnimy, a tutaj proszę, taka niespodzianka. Ciekawe, czego jeszcze się dowiem w najbliższym czasie. Cześć. O, hej. Jak tam? Rozmawiałaś z Tomasem? Właśnie nie. To nie za dobrze. Kiedy mama będzie? Już powinna dawno być. Wiem, właśnie dzwoniłam do niej. Powiedziała, że będzie za godzinę. Coś jej się wydłużyło. A, okej. Idę zrobić herbatę. Chcesz też? Tak, pewnie. Okej. Może powinnam komuś powiedzieć. A może lepiej nie. Może lepiej byłoby na razie nikomu nie mówić i po prostu sama bym ogarnęła, o co tak naprawdę chodzi? Nie mam pojęcia. Melanie! Co? O co chodzi? Melanie, co się dzieje? Od rana jesteś jakaś taka, nie wiem. Jakbyś nie była tutaj z nami, tylko w ogóle gdzieś indziej. Oj, no daj dziewczynie spokój. Przygnębiona jest po tej imprezie całej, po tym wszystkim, co się stało. Zerwała zresztą z chłopakiem, tak? Nie, spokojnie. Po prostu jakoś tak... Tymi wszystkimi zdarzeniami jestem taka po prostu, no wiecie, przytłoczona. Wiecie może, co jest z Chrisem? Nie odbiera, nie ma go w szkole. Pewnie śpi. Dziwne w sumie, nie? Powiem, że nawet bardzo. Odkąd pamiętam, to Chris zawsze był na lekcjach. Może raz w ciągu całego roku go nie było w szkole. A teraz, proszę bardzo, 3 lekcje i go nie ma. Tomasa też nie ma. Zauważcie, że Efi też nie ma. Prawda, ale i Tomas, i Efi często wagarują. Ciekawe, czy gdzieś razem są teraz. Nie wydaje mi się. No ja mam nadzieję, że nie, tylko żartuję. Idzie może któraś z was do sklepiku ze mną? O, ja chętnie. Ktoś jeszcze? Nie? Okej, Elizabeth, to chodź. Hej, a zastanawiałaś się kiedyś, jakim cudem Efi dowiedziała się o tej imprezie? No, chyba ktoś jej powiedział. No dobra, ale pytanie kto? Dosyć sporo osób było na tej imprezie. Chciałabym się dowiedzieć, kto. Oj, ja też, uwierz mi. Hej, jesteś Melanie, tak? Szukasz może chłopaka? Ona ma chłopaka. No jakoś z tego, co wiem, to nie za bardzo. Nie, nie szukam chłopaka. Dziękuję za propozycję. Kto powiedział, że to propozycja? Po prostu ciebie zapytałem. Nie, to nie. Jak ja tego chłopaka pierwszy raz w ogóle na oczy widzę. Ja też. Jak widać, jesteś popularna. Jak z tych filmów, nie? Tylko, że nas za dużo w tej grupie jest. Powinna być 3, wiesz o co chodzi. Jaką lekcję teraz mamy? Wydaje mi się, że historia. Okej, to chodź. Jak jeszcze raz zapomnę książkę z szafki, to naprawdę się zdenerwuję. Znowu! Większej kartki nie było. Dobrze, że Tomas z tobą zerwał. Może w końcu otworzysz oczy i mnie zobaczysz. Żałosna. Jest i książka od historii. Witam, panienka. Nie mogę teraz rozmawiać. Muszę wracać na lekcję. Okej, rozumiem. Nie zapytasz mnie nawet, czemu mnie nie było w szkole? Przepraszam bardzo, a dlaczego miałabym, że niby ciebie zapytać? Co mnie to w ogóle interesuje? A co ty taka niemiła, co? Przecież żartuję. Bardzo śmieszny żart.
Jest i nasza królewna. Ło, czuję się obtoczony. A teraz przyznawaj się, dlaczego cię w szkole nie było? No właśnie, przecież zawsze jesteś w szkole. Zaspałem. Szok. Nawet najlepszym się zdarza. Co ona ma na sobie? Widzieliście? Kto? I co? Efi jakieś paskudne łańcuchy na sobie miała. Czy ja wiem, aż takie brzydkie nie są. Poza tym, hej, Efi jest w szkole. W tym samym czasie co ty. Co za dziwny zbieg okoliczności. Co nie? Też tak uważam. Hej, gdzie idziesz? Do toalety. Hej, a ty to dokąd? Co chcesz? Jak tam u ciebie? Daruj sobie. Jejku, zapytałam tylko co u ciebie. Chcesz wiedzieć? U mnie fantastycznie. U mnie też. Jakoś ciebie o to nie pytałam. Co, nie udaje ci się dodzwonić do Tomasa? I po co kłamiesz, że u ciebie jest fantastycznie, jak wiem, że płaczesz cały czas? Skąd możesz wiedzieć, czy mogę się do niego dodzwonić, czy nie? Bo może mam z nim kontakt? Nie wpadłaś na to? I po co znowu kłamiesz? Ja nigdy nie kłamię, Melanie. W przeciwieństwie do ciebie. Nigdy nie kłamiesz, tak? I kogo chcesz oszukać? Wszyscy wiemy, że kłamiesz jak z nut. A teraz żegnam. Zaraz koniec przerwy, a Melanie dalej nie ma. Zadzwonię do niej. Hej, gdzie jesteś? O, dlaczego? No dobra, to widzimy się jutro. Cześć. I co z nią? Powiedziała, że wraca do domu. Co? Dlaczego? Nie wiem, powiedziała, że się źle czuje. Dziwne.